Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy, gdzie czasem mówimy o książkach różnych, nie tylko wydawanych przez Klinikę Języka, ale także o książkach z rynku. Ale czasem gadamy tak po prostu, to znaczy ja mówię, a Państwo słuchacie. <laughs> Mam nadzieję, że nie jest za bardzo dręczące. Zresztą zawsze można sobie wyłączyć. Proszę Państwa, koniec sierpnia, koniec wakacji. Niedługo wybory, a wcześniej wizyta prezydenta Trumpa, co do której wszyscy mają jakieś uwagi. Ja oczywiście też, ale się od nich powstrzymam, dlatego że uważam, że dopóki rząd, rząd dobrej zmiany nie zrobi czegoś naprawdę głupiego, to nie ma sensu krytykować tego rządu i jego posunięć. Być może jakieś idiotyzmy, o których nie wiemy, dzieją się za kulisami, a a, a to wyjdzie później na razie, póki co nie wyszło. Nie będę omawiał sprawy marszałka kuchcińskiego, bo nie chcę się do tego zniżać. Ani innych podobnych głupot. Jeżeli idzie o głupstwa, to jakby to powiedzieć, zabieram głos zwykle w sprawie głupstw dotyczących tak zwanych produktów artystycznych, czyli filmów, książek, instalacji i innych dzieł. A jeżeli chodzi o głupstwa polityczne, to się, to się powstrzymuje. Proszę Państwa, jak jest oceniana wizyta prezydenta Trumpa przez siły postępu? No, taki znalazłem fragment, że jakaś pani domaga się, żeby prezydent Trump odwołał wizytę w Polsce, tak jak odwołał wizytę w Danii, albowiem no, Polacy nie chcą przyjąć imigrantów i. Sekują ruch LGBT. Nie wiem, czy Państwo wiecie, to wczoraj powiedzieli w radio, że odbył się Marsz Równości w Zabrzu. Przyszła jedna osoba. <grytanie> to nie jest śmieszne, moim zdaniem, bo jak ktoś się bardzo uprze, to z tej jednej osoby zrobi wielką demonstrację i 200 kibiców. Ja tylko przypomnę, że socjaliści, o których teraz piszę książkę, posługiwali się w polityce wewnętrznej, w polityce organizacyjnej wśród, wśród organizacji niepodległościowych metodą bojkotu, szantażu i zastraszenia. I tutaj mamy do czynienia z tym samym. To nic, że przyszła jedna osoba, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Przyszło też 200 kibiców, którzy oczywiście nic tej jednej osobie nie zrobili. Tak jak można się było tego spodziewać, tylko coś tam pokrzyczeli. No, ale nikt jakoś nie podniósł tej kwestii, że był Marsz Równości w Zabrzu i przyszła jedna osoba, prawda? Zabrze, aglomeracja, to jest spore miasto, ja tam byłem, robi wrażenie. No więc brawo, zabrze. Proszę Państwa, ludzie, dziennikarze z Ameryki domagają się od prezydenta Trumpa, żeby żeby się wycofał z wizyty w Polsce z takich właśnie powodów, jak stosunek Jarosława Kaczyńskiego i Prawa i Sprawiedliwości do ruchu LGBT oraz do imigrantów. Ja nie wiem, czy są granice z idiotcenia, ale widzimy, że nie ma. To jest bardzo groźne, proszę Państwa, bo brak granic kompromitacji, no wszystko można, tak? Wszystko można. Pomijam cel i polityczną wymowę wizyty prezydenta Trumpa, oddalam od siebie tam te wszystkie argumenty, że tutaj Polska po raz kolejny będzie sługusem Waszyngtonu i tak dalej, i tak dalej. Chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, szalenie istotną. Amerykanie zaproponowali Duńczykom odsprzedanie Grenlandii. A ojciec Vincenty, czyli mi wszystko, zwrócił mi uwagę na jeszcze jedną rzecz. No, wszyscy wiemy, że pisarze, tak zwani pisarze, to są ludzie zadaniowani, którzy mają kreować pewne treści i kreować obszary zainteresowania. No mamy dwóch ancymonów, którzy kreują kreują treści i obszary zainteresowania. Twardoch pojechał na Spitzbergen, nie wiadomo po co i łaził tam z butelką wódki po górach, a jak zmarł, to zszedł do domu, tam do schroniska miejscowego, a Mróz pisze książki rozgrywające się na Wyspach Owczych. Ja na to nie zwróciłem uwagi, ale ojciec Wincenty zwrócił i według niego to nie jest bez znaczenia. Być może tak, być może nie. Jeżeli to nie jest bez znaczenia, to my możemy, proszę Państwa, kupić sobie wygodną poduszkę i zasnąć. A mieszkańcy Edynburga, Glasgow, Wysp Owczych, Szetlandów i Spitzbergenu yy, yy, mają o czym myśleć. A także Grenlandii mają o czym myśleć. Myślę, że jeżeli to jest tak, jak sobie to Vincenty wymyślił, to wszelkie separatyzmy szkockie mają drugie, a może nawet trzecie dno i nie są takim folklorem, jak mi się wcześniej wydawało. Jeżeli Duńczycy nie chcą sprzedać Grenlandii Amerykanom, to oni nie chcą sprzedać tej Grenlandii z jakiegoś powodu. Bo Dania zdaje się, no, kontroluje Ciśniny jak dawniej, ale kogo obchodzą Ciśniny jak jest kanał, kanał kiloński i latają samoloty, Dania nie jest już języczkiem uwagi. Pewnie te pieniądze za Grenlandię by jej się bardzo przydały, zwłaszcza, że chyba nie prowadzi tam żadnej działalności eksploatacyjnej. Po co Grenlandia Amerykanom? No po to, że szykuje się wojna o biegun, tak, wojna o Arktykę i ta y, wojna nie wiadomo, jak będzie wyglądać, nie wiadomo, czy będzie gwałtowna, jak długo będzie trwać. Y, a jeżeli szykuje się wojna o, o Arktykę to ja się zastanawiam, jak w tym świetle brzmią te wszystkie przepowiednie o tym, że będzie dziura, że jest dziura ozonowa i efekt cieplarniany i że lód się może stopić na północy. On się zapewne może stopić, ale z innych powodów niż, niż dziura ozonowa i ocieplenie klimatu. Może się stopić całkiem gwałtownie, do czego zdaje się, ktoś nas próbuje przyzwyczaić. To jest moja opinia, można się z nią nie zgadzać. No i opinia ojca Wincentego. A proszę Państwa, jeżeli taka jest sytuacja, a wiele wskazuje, że tak, no to dobrze niech prezydent Trump przyjeżdża, niech rozmawia z prezydentem Dudą i niech przedstawia swoją ofertę, a zobaczymy, jak tak zwani nasi się do tej oferty odniosą, tak, no ale jeżeli ta polityka idzie w tym kierunku, to zobaczymy, w jakiej sytuacji wygląda w jakiej sytuacji stawia się opozycja w Polsce. W sytuacji Durniów, tak? No bo o czym ci ludzie gadają? O jakichś sprawach, które za chwilę nie będą miały żadnego znaczenia, tak? O czym mówi Zandberg, o czym mówi czarzasty, o czym mówi Tusk? To są historie zdewaluowane bez znaczenia, tak? a oni z tym startują do wyborów i próbują komuś wzbudzić kimś zainteresowanie dla tych treści. Niestety, bardzo mi przykro, ale to już jest przedawnione. Czekajmy, proszę państwa, spokojnie do tego, co się stanie 1 września. Prezydent Trump nie pojedzie do, do Kopenhagi, przyjedzie, mam nadzieję, do Warszawy, bo wszystko może się zdarzyć. I to jest ważna wiadomość i chyba dobra. Kolejną konsekwencją tego, o czym tutaj mówię, no będzie to, że bracia nasi niespokojni Rosjanie, inspirowani przez, w historii już to przez Anglików, już to przez Holendrów, Zwrócą oczy swe bławatne na północ. Już zwrócili, bo wysłali tam jakieś, jakieś pływające, jakąś pływającą platformę wiertniczą czy coś w tym, w tym guście, żeby w celu penetracji tamtejszych złóż. No i teraz pytanie: jeżeli jest trzech konkurentów do zagospodarowania bieguna, to sko, kto z kim się porozumie i przeciwko komu? Tak? I, na jakich, I na jakich zasadach to się odbędzie? I jakie turbulencje, jakie konsekwencje będzie to miało dla obszarów, Dzięki Bogu, najwyższemu, w końcu położonych daleko od frontu, czyli takich jak Polska. Ja tego nie wiem, proszę Państwa. Czas pokaże. Zobaczymy, co się w ogóle rozwinie w tym kierunku. Na razie to tyle. Bardzo Państwu dziękuję. Do usłyszenia. Do widzenia.